The first rule of Fight Club is you do not feed the monkeys. I właśnie w grę pod tym tytułem dziś zagramy. Witam Was na kanale Pixel Goni Pixel. Tym razem będę recenzować grę nie aż tak starą jak do tej pory. Zacznijmy zatem i zagrajmy w Do Not Feed the Monkeys, małego indyka z 2018 roku. Jedziemy. Do Not Feed the Monkeys jest jedną z tych produkcji niezależnych, które wymykają się łatwemu sklasyfikowaniu, ale jak już bym musiał przypisać grze jakąś łatkę, to powiedziałbym, że jest to time management. Nie musimy tu jednak przepuszczać ludzi przez granicę, rozbudowywać bazę z wyszabrowanych odpadów, czy gotować jedzenia na czas. Tu wcielamy się w postać stalkera, który należy do sekretnej organizacji i musimy obserwować ludzi przez ukryte kamerki. Tytułowe małpy to tak naprawdę ludzie, których obserwujemy na monitorach. Oczywiście w trakcie obserwacji musimy przestrzegać kilku klubowych reguł, z których najważniejsza brzmi: Do not feed the monkeys. Pewnie zastanawiacie się, jak można kogoś karmić przez ekran. Otóż owo karmienie jest tak samo metaforyczne jak wspomniane małpy. Chodzi o to, aby nie wchodzić w interakcję z obiektami obserwacji, a tylko podglądać. Ale po kolei. Gracz zaczyna z czterema włączonymi kamerami, a każda kamera to inny obiekt do inwigilacji. Aby nie wylecieć z klubu i awansować na kolejne szczeble w hierarchii podglądaczy, trzeba systematycznie podłączać nowe kamery, czyli nowe małpy. Każdy jeden nowy ekran jednak kosztuje, więc będziemy musieli skombinować środki pieniężne. A gra daje nam w tym temacie kilka możliwości. Pierwsza to pójście do pracy. Na naszych drzwiach wisi stale kilka mniej lub bardziej intratnych propozycji. Na przykład nocny wyładunek paczek od kubańskiego przewoźnika. Nie pytaj, co w nich jest. Kurde, chciałbym, aby na moich drzwiach wisiały takie ogłoszenia. Niestety, kiedy idziemy do pracy, to nie obserwujemy monitorów i przepadają nam ważne szczegóły z życia małpek. Drugi sposób to obserwacja klatek i odpowiadanie na pytania z klubu. Jednak szybko okaże się, że pieniądze w ten sposób uzyskane nie wystarczają na wszystko, bo trzeba jeszcze jeść, o tym za chwilę, a co kilka dni przychodzi właścicielka mieszkania i ściąga z nas czynsz. Szybko się zorientujemy, że można łatwiej żyć, jak się trochę dorobi na boku i zaingeruje w życie podglądanych obiektów. Jak to zrobić? Otóż obserwujemy, co robią nasi milusińscy i notujemy, co mówią poprzez klikanie na żółte fragmenty tekstu. Wszystkie zapisane informacje lądują w naszym notatniku. Gdy już mamy sporo wiedzy z danej klatki, to możemy opatrzeć ją komentarzem lub wpisać zanotowane frazy w specjalną przeglądarkę, aby odnaleźć powiązania i dowiedzieć się więcej o konkretnej małpie. Następnie wystarczy tylko skontaktować się z nią za pomocą komunikatora lub telefonu i zobaczyć, co się stanie. Enigmatyczne? Cóż, nie chcę za dużo zdradzać, bo odkrywanie, co dzieje się w poszczególnych klatkach, daje naprawdę sporo frajdy. Opowiem zatem tylko jedną historię. Na jednym z ekranów podglądamy jakiegoś dziadka w domu starców. Nuda! Jeśli jednak przysłuchamy się jego rozmową, to wyłapiemy dziwny, jakby niemiecki akcent. Starszy pan nosi też śmieszny wąsik i pierdzieli, że kiedyś to było lepiej, że teraz to dramat, a jak była wojna, to już w ogóle było super. Jeśli nie zaświeci się nam w tym momencie przysłowiowa żaróweczka, to nie wiem, powinniśmy wrócić do szkoły. Podpowiedź: dziadek nie jest tym, za kogo się podaje. Może warto sprawdzić, kim jest naprawdę? A jak już odkryjemy jego tożsamość, to co zrobimy? I przede wszystkim, czy da się na tym zarobić? To właśnie tego typu sytuacje czekają na nas w grze. Historii jest kilka i przynajmniej niektóre mają różne możliwości rozwiązania. Co więcej, są one losowe, co sprawia, że gra nie nudzi się przy kolejnym podejściu. A o ile będziemy chcieli dojść na szczyt w klubie podglądaczy, to raczej będziemy musieli zagrać więcej niż raz, bo gra nie jest taka prosta. Mnie udało się przejść do końca dopiero za czwartym podejściem. A niby czemu jest tak trudno? No bo pieniądze to nie jedyna rzecz, o którą musimy w grze zabiegać. Naszego bohatera opisują trzy wskaźniki: zdrowia, głodu i snu. Musimy uważać, aby żaden z nich nie spadł do zera, bo wtedy czeka nas szpital i przegrana. Kurde, samo życie! I to jest właśnie kwintesencja gry. Naszym celem jest obserwować, przeżyć i dojść na szczyt w tym chorym klubie.
Trzeba przyznać, że chociaż mechanika Do Not Feed the Monkeys jest wystarczająco złożona i samo wyłuskiwanie potrzebnych informacji daje satysfakcję, to gra nie byłaby warta uwagi, gdyby nie specyficzny humor, którego jest tu pełno. Historie, które obserwujemy, są często tak absurdalne i groteskowe, że po prostu nie można się nie uśmiechnąć. Gra jest w pewnym sensie satyrą na naszą rzeczywistość i znajdziemy tu naprawdę wszystko. Od kretyńskich teorii spiskowych zaczynając, poprzez przerysowane postacie skorumpowanych polityków, a na problemach wychowawczych zbankrutowanych biznesmenów kończąc. Wraz z naszymi postępami w grze robi się trudniej. Im więcej ekranów odblokujemy, tym mamy coraz mniej czasu. Musimy więc działać coraz szybciej i optymalizować akcje, aby zdobyć coraz więcej informacji i zdążyć nakarmić małpy, nim nam klub wyłączy do nich dostęp. Pojawiają się też zdarzenia losowe, które mogą nam pomóc lub zaszkodzić. Odblokowany zostaje sklep, dzięki któremu możemy rozbudować nasze centrum dowodzenia. Czy wystarczy nam zdrowia i pieniędzy, aby odblokować wszystkie klatki i dojść na szczyt? W mojej opinii warto to sprawdzić samemu. Ja świetnie się bawiłem przy tym tytule, bo bardzo lubię gry, które są w pewien sposób eksperymentem, w których dojście do końca i wygrana nie liczą się tak bardzo, jak samo poznawanie historii. Ale, aby ten materiał można było nazwać recenzją, muszę też wspomnieć o oprawie i o kilku minusach, a nie tylko sobie popierdzielić o mechanice, jaka to ona nie jest cool. Zatem, graficznie to jak widać mamy do czynienia z pixel artem. Można kochać takie wykonanie lub można je nienawidzić. Jeśli to nie jest pierwszy film, który oglądacie na tym kanale, to się domyślacie, że ja zaliczam się do ludzi, którym duże piksele nie przeszkadzają. Także dla mnie to plus. Muzyka i efekty dźwiękowe to standard. Nic nie wyróżnia się tu ani na plus, ani na minus. Chociaż na uwagę zasługują klimatyczne odgłosy bloku, w którym mieszka nasz bohater. Zdarzyło mi się kilka razy zdejmować słuchawki i sprawdzać, czy to przypadkiem nie u mnie w bloku jakieś dziecko drze ryja. Także idzie się naprawdę wczuć. No a teraz minusy. Największym jest oczywiście brak polskiej wersji językowej. Język nie jest co prawda jakoś skomplikowany i o ile nie mieliśmy pały z angielskiego w szkole, to możemy się przy grze dobrze bawić. No ale jednak to nie po naszemu. Ja rozumiem, jesteśmy trzecim światem i gry kupujemy na torrentach. Ale na Jezusa, jesteśmy też krajem, który dał światu Wiedźmina, także hello, może można by nas w końcu zauważyć. Drugi minus to zakończenie. Jest po prostu nijakie. Spodziewałem się jakiegoś wielkiego wow, jakiegoś zwrotu akcji. Nie otrzymałem tego, a szkoda. Natomiast może jest gdzieś jeszcze jakieś ukryte zakończenie. Nie wiem, nie odkryłem. Jakby ktoś wiedział, to może się podzielić tą informacją w komentarzach. Trzeci, najmniejszy minus to powtarzająca się historia. Po kilku rozgrywkach, jak się trafi na tę samą klatkę po raz enty, to już zaczyna się ziewać. Dlatego w mojej opinii czas spędzony z tym tytułem, aby się nie nudzić, powinien oscylować w okolicach 10 godzin. Potem gra zaczyna trochę męczyć. Podsumowując, jeśli pixel art Was nie przeraża, a od gier oczekujecie solidnej porcji humoru i lekko detektywistycznej rozgrywki na kilka godzin, to całym sercem polecam Wam Do Not Feed the Monkeys. Znajdziecie je na Steamie. Ja grałem na PC-cie z Windows 10, ale gra podobno jest też dostępna na Maci i na Linuxa, także polecam. I to by było na tyle. Jeśli podoba Wam się recenzja, dajcie suba i łapkę w górę. Zresztą sami wiecie, co należy zrobić. Do usłyszenia.